Nie spoilerując własnej recenzji, a już tym bardziej filmu, powiem, że reżyser troszkę się obawia, że Ku Klux Klan się odnowi, że rośnie w sile. Otóż przeczytałem na Wikipedii, że ilość członków w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych latach szacuje się na między 8 a 12 tysięcy. Ja robiąc ten filmik mam 14. Także z jednej strony chcę powiedzieć YES, ale z drugiej, czy to jest chyba jakieś zagrożenie? Klansman, czyli czarne Bractwo. To najnowszy film Spikea Lee, który opowiada opartą na faktach historię z lat 70., dwóch policjantów, Lipa Zimmermana, granego przez Adama Drivera, oraz Rona Stolwarfa granego przez Johna Washingtona. Próbują oni rozpracować Ku Klux Klan. No i zacznę od tego, że jest to fascynująca historia, aczkolwiek to no, oparta na faktach, kurczę, wszyscy wiemy, co to może znaczyć, a w zasadzie nie wiemy. No nie wiem, ile po prostu tu jest prawdy w tym filmie. Wiem, że było to naprawdę ciekawe, bo uwielbiam oglądać policjantów pod przykrywką rozpracowujących jakąś organizację, a już tym bardziej tak jak tutaj mamy sytuację, gdy czarnoskóry policjant pierwszy w Colorado rozmawia z kuklów, z klanem przez telefon, po to by postać Adama Drivera pojawiała się w jego miejsce na żywo, więc udają w sumie jednego człowieka. I wychodzi z tego naprawdę sporo zabawnych momentów, czego się, powiem szczerze, nie spodziewałem. Nie oglądałem trailerów i powiem szczerze, że myślałem, że to będzie raczej taka, taki ciemny dramat. <laughs> ciemny było użyte tutaj niefortunnie. Miałem na myśli, że będzie to raczej film dramatyczny, poważny, o jakiejś brutalnej rzeczywistości. Tymczasem wyszła z tego, nawet ciekawa, no nie chcę powiedzieć komedia, ale film z komediowymi wstawkami. Bo naprawdę wiele razy się śmiałem w Trakcie. John Washington w głównej roli to jest syn Denzela Washingtona, no i co tu dużo mówić, chłopak ma przed sobą trudne zadanie, albo miał, i gratulacje dla niego, ponieważ totalnie odcięła się od tatusia, jest tutaj po prostu świetny sam w sobie. A wszyscy wiemy, jakby cokolwiek spieprzył, by było słychać, że tatuś go wcisnął, że gdyby nie ojciec, to by w życiu się nie dostał i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, John Washington po prostu bardzo dobrze gra tego człowieka wrzuconego po prostu w wir tych wydarzeń związanych z rasizmem z każdej strony, bo i w policji spotyka się z rasizmem, i na ulicach, i tak naprawdę ma problem z dwóch stron, ponieważ policjanci są uznawani za rasistów, więc wśród swoich też nie jest mile widziany w pewnym sensie. A współpracuje z nim Adam Driver, który, no, chyba mówię to przy każdym filmie z nim, jest naprawdę jak dla mnie odkryciem ostatnich lat. Jest to były Marines. Tak naprawdę wypłynął głównie dzięki Star Warsom, powiedzmy sobie szczerze. Ale jak dla mnie jest super, jest charyzmatyczny, jest taki oryginalny, jest w nim taka nutka świeżości w każdym filmie, w którym jest, że nie tylko dobrze gra, ale po prostu chce mi się go oglądać. I powiem wam szczerze już tutaj, że żałuję, że Black Clansman nie miał lepszego scenarzysty i reżysera w sumie w jednej postaci. Do Spike'a Lee zaraz dojdziemy. So, ja tylko Powiedzieć, że pomimo iż film jest moim zdaniem nawet za długi, bo trwa ponad dwie godziny, to nasza główna dwójka aktorów. Nie miała aż tak wielu scen, w jakich mogłaby się pokazać z dobrej strony, gdzie muszą zagrać jakieś emocje, jakieś ciężkie sytuacje. A właśnie w takich scenach błyszczą. To są najlepsze momenty w filmie, albo gdy robi się groźnie, że na przykład zostaną odkryci i zamordowani na miejscu, albo w tych scenach humorystycznych, gdzie odbijają od siebie zabawne dialogi, po prostu chce się siedzieć z tą dwójką i ich oglądać dłużej. Po prostu mam wrażenie, że scenariusz nie wyciągnął z ich pełnego potencjału. Po prostu nam pokazał, jak są świetni, ale nie wyciągnął wszystkiego. A to właśnie dzięki nim przez większą część filmu ja się świetnie bawiłem klimat lat 70-tych, rozpracowywanie kukluk z klanu, śmieszne dialogi, było naprawdę wiele fajnych film w tym filmie. No dla mnie głównym problemem tego filmu jest reżyser. Porozmawiajmy wreszcie o Spike Lee. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest koleś, który po prostu jest amerykańskim czarnoskórym krzykaczem, który wszędzie widzi rasizm. Nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w politykę, ani też spoilerować filmu, ale szczególnie w kierunku końcówki, a już w ogóle ostatnie ujęcia w filmie, które są prawdziwymi scenami wrzuconymi z wiadomości ze Stanów, no powiedzmy sobie szczerze, to jest po prostu tania propaganda przeciw Trumpowi. I nie chodzi o to, czy ktoś lubi Trumpa, czy nie. Ja patrzę na to, czy film, który chce coś przekazać, Ci przekazuje to mądrze, czy manipuluje rzeczywistością w chamski i tani sposób, po prostu bazując na niewiedzy i głupo się widza. No i niestety ten film to robi. Powiecie, jakiś tam rasista z Ku Klux Klanu w latach 70. w tym filmie mówi takie zdanie, że Amerykę to trzeba wreszcie przywrócić greatness, no to myślę, że przewracam tylko oczami, a każdy, kto nienawidzi Trumpa w tym momencie, robi po prostu Jokera z Dark Knight'a. No i dobra, kilka takich szpilek bitych Trumpowi w dzisiejszych filmach to jest już codzienność, szczególnie jak ktoś go otwarcie nie lubi i robi propagandowy film o tematach rasizmu i tak dalej. Ale końcówka, no to jest po prostu już taka chamska polityczna propaganda, no po prostu Trump to jest nowy Ku Klux Klan lider i w ogóle Ameryka w tym momencie staje w ogniu. I okej, okay, to jest wizja tego reżysera, niech on robi co chce, ale żeby to było dobrze połączone z filmem, żeby propaganda polityczna i film, ta historia tych na faktach oparta, żeby to się jakoś połączyło, żeby to była spójna całość, niestety tak nie jest. Cała ta końcówka, to mi się wiecie, z czym skojarzyła, jak jakaś gazeta w Polsce jest przeciwna Kaczyńskiemu, to nie to, że zrobią jakiś merytoryczny artykuł. Nie, już na okładce macie zdjęcie akurat jak kichał, albo wyjęte ze środka zdania, jak ma taką minę stylo. I tak samo jak nie jestem jego fanem, tak samo nie jestem fanem hamskiej, niemerytorycznej manipulacji. A ten film niestety to robi, więc mi w ustach pozostawił niesmak. Zdecydowanie wolałbym, żeby za taki film, tę fascynującą historię wziął się taki reżyser i scenarzysta jak na przykład Shane Black od Zabójczej Broni i The Nice Guys. I tak wydźwięk, że rasizm jest zły chyba oczywisty. Nie potrzeba tutaj żadnych, wiecie, Straszenia Trumpem. I taki lepszy reżyser właśnie jak Shane Black mógłby to połączyć lepiej. Mógłby dać tym aktorom i tej historii jeszcze więcej ciekawych dialogów i interakcji. Po prostu mógłby zrobić ten film lepszym. Pomimo, że nie uważam, że ten film jest zły. nie zrozumcie mnie źle. W głównej mierze świetnie się bawiłem. Mamy fajny klimat lat 70. -tych. Muszę powiedzieć, że soundtrack, taka główna piosenka naszego bohatera, którą słyszymy jak gdzieś tam idzie przez miasto, była taka klimatyczna, była fajna, że jak pierwsza raz ją pomyślałem, kurczę, nawet soundtrack jest ciągający naprawdę mega, ale po kilku razach. Ta piosenka mi się po prostu przejadła w trakcie filmu, a dodatkowo miałem wrażenie, że parę razy była jakaś tak w dziwnym momencie użyta, że nie pasowała do sytuacji. Ogólnie Black Clansman, jak dla mnie, jest naprawdę niezłym filmem, który miał po prostu potencjał na bycie czymś więcej niż tanią propagandą. Także dostaje ode mnie 6 na 10 i ja polecam, naprawdę świetnie się bawiłem, dwie główne role kapitalne, wreszcie John Washington odcina się od ojca. Adam Driver, jak dla mnie, błyszczy, jak zawsze, uwielbiam Filmy z nim, nie mogłeś doczekać kolejnych. Także ja myślę, że warto iść do kina, warto sprawdzić ten film. Dzięki bardzo, uwagę piszcie, jak wam się podobał, i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.